No dobra, to korzystając, że jeszcze niedobitki tych jajek zostały niezniszczone, to tak jak obiecałem, robię filmik. To jest pierwsze, czyli kurczaczek. Fundacja Kamienica 1. Jego autorem jest. Lecimy dalej. Tutaj mamy, jeżeli się nie mylę, jajko z Pałacu Młodzieży. A przepraszam, Dom Kultury Suwerenu. Przepraszam bardzo. Dobra. Obrót. I lecimy dalej. Tutaj niestety właśnie zniszczono metkę, czyje to było. Tutaj dwóch jajek brakuje, które były. No i niestety zostały zdewastowane. Mamy też złote jajeczko, może z niego wylęgnie się złoty gryfik. Nie wiadomo. Nie chcąc przeszkadzać, obejdę od drugiej strony. No, dziękuję bardzo. Tu właśnie mam pomoc młodzieży. Tutaj mamy pomoc młodzieży z grupy Krąg. Zespół pieśni i tańca ludowych też jest właśnie pod tą nazwą. Tutaj mamy jajeczko, które wykonała Liga Superbohaterów. Jak widać, jakiś superbohater, oni chyba się musi z niego wylęgnąć. Tutaj właśnie jajeczko pod nazwą Tworzy się. Jajeczko, teraz nie chcę skłamać, czy to przypadkiem nie była Dom Kultury Krzemień? W środku piękny kawałek, naprawdę śliczny. Tutaj mamy jajko wykonane przez Inku, czyli inkubator kultury, który znajduje się teraz w miejscu Dobnego Pałacu Młodzieży. Mieliście na zdjęciach na Alei Wojska Polskiego. I mamy jeszcze jedno jajeczko, na którym mi tu pozował. Stacja Akademii Rozwoju jest jego autorem. I to są jajeczka na Bojalei Kwiatowej.